ale brzydko wyglądam. Nie, może, nie mogę być nagrywany. Czekaj, jak to było? Siemaneczko. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym, jak na początku odcinka zobaczyliście przebitki Speedganga, no niestety nie będzie to efekt ostateczny. Mianowicie to był tylko i wyłącznie taki test, ze względu, że kupiłem sobie złe LED. A mianowicie jakie? Kupiłem sobie właśnie niewodoszczelne. Możesz tu pokazać z bliższa. Nie mają silikonu na zewnątrz, więc są niewodoszczelne i po wjeździe w wodę i gdy będzie tamtędy prąd przepływał, może zostać spalone. No i dobra, mało ważne. To i tak też nie jest efekt ostateczny. Mianowicie myślę jeszcze tutaj dołożyć pasek LED mniej więcej w tym, żeby rozświetlić ten element plastika, bo obecnie jest tylko to tutaj rozświetlone, więc jeszcze prawdopodobnie wpadnie tu. Jak i dodatkowo wpadnie lampa z powrotem na przód, bo niestety mi się podczas enduro z Speedbike Riderem uszkodziła i odpadła. Słabo ją przyspawałem, nie? Smarknąłem tylko w dwóch miejscach, więc lampa wpadnie na przód, przez co nie rozświetlam w ogóle przedniego błotnika, bo to będzie LED oświetlał. Tak samo z tyłu, jak widzieliście, praktycznie LEDy świecą tylko dotąd. Gdzieś dotąd tylko świecą LEDy i ogon się nie świeci. A to tak samo jest cel zamierzony, bo jak będzie się świecić lampa, jak widzieliście w poprzednich odcinkach, no to tutaj praktycznie to wszystko jest czerwone, więc po co tutaj dokładać LEDy, jak i tak czy inaczej nie będzie zielonego. No, co jeszcze? Będzie to całkowicie inaczej przebudowane niż jest obecnie. Postaram się uprościć instalację najbardziej jak się da. Mianowicie minus puszczę w ramę. Czyli po prostu nie będzie kabla minusowego, będzie w ramie. O, tak można to powiedzieć. A plus puszczę po kablach. Tyle. Dodatkowo... O, ucieka kamera. Dodatkowo domontujemy tutaj akumulator i ładowanie. I ładowanie, żeby jakiekolwiek było, nie? No bo to nie ukrywajmy, na wolnych obrotach by to migało. A chcę właśnie, żeby to szło z... żeby było po prostu jakiekolwiek ładowanie, no. No, żeby mi się te LEDy nie rozładowały, bo w poprzednim projekcie, jakbyście zobaczyli na kanale w starszych filmikach, był już RC, 140 RC, też robione właśnie w podobnych kolorach. Fajnie to wyszło, lecz tam miałem problemy z instalacją, jeszcze nie byłem tak douczony dobrze i nie miałem ładowania i no niestety po jakiejś godzinie się LEDy wyczerpały akumulator i go rozwaliły. No, tyle. No myślę, że będzie to fajne. No nie widziałem za bardzo na polskim YouTube, żeby ktoś coś takiego robił. Na ogólnie też mogę się przyznać, bo z zagranicznego YouTube ewentualnie będziecie mieć link do oryginalnego filmiku w opisie, skąd brałem, zaczerpnąłem pomysł, bo to nie jest mój autorski. Zauważyłem to na zagranicznym YouTube. No i spodobało mi się, chciałem sprawdzić, czy to się da zrobić w Speedbike'u, sprawdzić swoje umiejętności. No i w RC-ku to fajnie wyszło, lecz no nie ukrywajmy, nie miałem czym wtedy nagrać. Kamerki sportowe nie nadają się do nagrywania w nocy. A telefon, jaki tam braciak miał, co robił zdjęcia, to też nie były zbyt wysokiej jakości. Jak widzieliście dzisiaj w odcinku, jak i na grupie na Facebooku, na którą też serdecznie zapraszam, link na dole w opisie pod filmem. Nie, tym razem będę tutaj latał. No to. Nie jestem zbyt leniwy, jak to Speedbike Rider powiedział. Możecie zobaczyć, tam są zdjęcia już wrzucone jakieś. No i jeszcze jedno. Filmiki z tego projektu będą się ukazywać jeden dzień wcześniej na grupie. Tak ludziom z grupy obiecałem, więc tak zrobię. Więc jak chcecie być jak najszybciej z odcineczkiem, zapraszam na grupę na Facebooku, bo jak mówiłem, jeden dzień wcześniej się będą ukazywać na grupie, a na następny dzień dopiero udostępnię na YouTube. Jak obiecałem, tak zrobię. Jak i prawdopodobnie też w czasie tego projektu zrobimy instruktaż, jak podłączyć lampę. No bo nie zrobiłem niestety odcinka, jak podłączyć lampę, to też mi wypominacie, więc jak się uda, zrobię w
trakcie projektu. Taki instruktaż, ewentualnie zrobię osobny odcinek typowo o lampie. No i tyle. Bateria pada. Bo się chyba nie nagrywa. No i Pit by Riders, jak to tam mówi, spanikował, że się nie nagrywa. Już mieliśmy dzisiaj dwa razy faila z nagrywaniem. Niestety uczymy się nowego sprzętu. No i tak to wychodzi. Tyle. Z takim akcentem mogę zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Wbijajcie do Pit by Ridera kamerzysty, który mnie nagrywa. Naciśnij 3 razy. Nie, naciśnij 3 razy. Ej, naciśnij 3 razy. Żeby nie wbijali. Ale nie, wiem, ale naciśnij 3 razy spust, to ci się obróci. Spust. No, 3 razy. I się obróci. 2 razy to się wróci. To już nie chciał konia zrobić. I uciekł z kadru. No to tyle, no. Wbijajcie na kanał Pit by Gridera. Link na dole w opisie pod filmem, standardowo. O, tym razem tak. Tylko stabilizacja może tego nie wyłapać. No i drugiego Piotrka tam. Jego, ale jego kanału już w opisie nie będę dawał. No tam. Mam nadzieję, że wrzuci tam jakieś filmiki. Zacznie wrzucać przynajmniej coś. Zrobimy coś z Lensina, może trzeba coś kombinować. Szybciej działa niż ja myślę. No i tyle, no. Ja się z Wami żegnam. Standardowo, jak się podobało, łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. Masz jakieś pytania, możesz kierować je w opisie pod filmem. W komentarzach pod filmem. No i postaram się na nie odpowiedzieć w miarę możliwości. Więc tyle, kończymy. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej! Witam Was w kolejnym odcinku, po raz drugi. Mianowicie nagrywamy odcinek. Nagrywamy odcinek nie włącząc nagrywania. Tam mamy oczywiście dwóch Piotrków, którzy no, kibicują mi tutaj z tym odcinkiem. Skoro mamy tutaj Piotrka, możemy mu zadać pytanie. Już za drugie. Po raz drugi. Kiedy będzie ten odcinek u Ciebie na kanale? Jaki odcinek? Ten strajki. Nie ukrywaj, żeś nie nagrywał. Coś tam nagrałem. No i jak myślisz, kiedy ci się uda wyrobić na to? W tym tygodniu. Jak mi się uda zgrać materiał. Trzeci raz. Na coś muszę zwalić. To zwalam na to, że mi się materiału nie udało zgrać. No. A tak naprawdę jestem pochłonięty pracą bardzo inną i nie mam czasu. Bardzo inną pracą. Znowu kłam jest! No i wreszcie mówi prawdę! Aplauz! Ej, zapeszacie mnie, no nie mogę nagrać w spokoju odcinka. Jeszcze zostało mi... Włączyłeś nagrywanie? 20... Włączyłem tym razem włączyłem nagrywanie. Tym razem też mam głos. Ej, za dużo jest do włączania tych urządzeń. No. I zawsze można coś nie włączyć. Czyli tak, muszę włączyć tak. Tłumaczę. Jeden mikrofon, potem muszę włączyć drugi mikrofon, potem muszę włączyć gimbala, potem muszę włączyć jeszcze kamerkę, a na końcu jeszcze muszę kamerce włączyć jeszcze nagrywanie. Dobra, no to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. O kurde, na razie, trzymajcie się, hej! Ej, to będzie tak. Trzyma. W dzisiejszym odcinku na razie, trzymajcie się. Hej! Cześć! Ale odcinek jest!